Witam wszystkich na kanale Grzyby w Nowej Hucie. Dzisiaj jesteśmy w Lasku Mogilskim. Spacerujemy sobie ze szczurem. Odpoczywamy, a przy okazji szukamy grzybów. I trafiliśmy na dość rzadkiego grzyba, który rośnie na drewnie drzew liściastych, w parkach, w ogrodach, przy drogach, przy ścieżkach różnego rodzaju. Jest dość rzadki, dość malutki i ciężki do wypatrzenia. Znajduje się na czerwonej liście roślin i grzybów. Jest to lejkownica nadrzewna, grzybek o dość gęstych, białych blaszkach, matowym białym kapeluszu, cienkim trzonie. I charakterystycznym takim mącznym zapachu. Spróbujemy go przenieść do cienia, żeby lepiej go było widać. No, niestety w onośnionym miejscu ciężko złapać ostrość. Ale zaraz spróbujemy coś wykombinować. Położyłem w cieniu oba grzybki, teraz lepiej widać go od spodu. A jak lejkownica nadrzewna, to bardzo mały, bardzo rzadki grzybek, ale można go spotkać w Nowej Hucie. Subskrybuj, komentuj, lajkuj, udostępniaj. Do zobaczenia gdzieś na trasie. Cześć.